kartce papieru, robiąc sobie znaki, gdzie jest pięta i gdzie jest koniec palca, robiąc pionową kreskę, wychodzi nam rozmiar stopy w centymetrach. I wtedy mamy to bezpieczeństwo, że każdy sprzedawca w sklepie może nam zmierzyć wkładkę i bazując na tej długości w centymetrach wiemy, jaki w danej firmie model buta pasuje do tego naszego wyobrażenia numerycznego. Ja sugeruję, żeby każda z pań, która zamierza kupić buty w tym sezonie, mam nadzieję, że to będą piękne buty Nessie, zrobiła sobie właśnie zabieg pomiaru stopy w centymetrach i tym się kierowała, a nie tylko tym... Oj, wypadło coś? Moja... Nieważne. A nie tylko tym systemem numerycznym, który jest na podeszwie. Ani, umówiłaś jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. O szerokości, tak mówiłaś, o objętości? Dobrze ja zrozumiałam? Tak, objętość, bo to też jest częsty problem przy kupowaniu butów. Długość jest jedną rzeczą, którą mierzymy, tak jak powiedziałam. Natomiast objętość jest tak zwaną szerokością i też warto znać w centymetrach szerokość swojej stopy, żeby kupując buta, zwłaszcza w internecie, co jest dość ryzykowne, bo nie możemy go przymierzyć, po prostu móc się posłużyć szerokością wkładki. I to w pewnym sensie w dużym stopniu zabezpiecza nas przed kupieniem niewłaściwego obuwia. No bo w sklepie wiadomo, idziemy, mierzymy, mamy możliwość takiego organoleptycznego sprawdzenia, tak? Czy ten but nam pasuje, czy jest odpowiedni. Ale warto też znać takie rzeczy, jakby kupując buty w różnych firmach, dlatego że objętość też inaczej jest, mierzy się w butach zimowych, inaczej w letnich i każda stopa tak naprawdę jest naszą indywidualną cechą i wymaga specjalnego traktowania. Może zobaczymy, co się dzieje w studio numer 2, nim zadam kolejne pytanie. Halo wóz? A mnie się nie chce rozmawiać, bo tak się rozmarzyłam przy tym, jak jestem pielęgnowana przez Paulinę. Paulina, co w tym momencie nakładasz na moje powieki? Bazę podcinkę, powiek, żeby po prostu dłużej się trzymał, żeby się nie zwijał tutaj w załamaniach powieki. No właśnie, bardzo dobrze, że powiedziałaś tutaj o cieniach do powiek, bo bardzo często zdarza nam się kobietom, że cień kruszy się i osadza się właśnie w tych miejscach. Jest na to jakiś sposób? To znaczy on zazwyczaj osadza się już podczas wykonywania makijażu, po prostu się osypuje. Mhm. Jeżeli ktoś nie ma zbyt dużej wprawy w nakładaniu cieni, to po prostu proponuję zacząć makijaż od pomalowania oka, dopiero później nałożyć podkład i spudrować. No właśnie, kiedy dziewczyny rozmawiały o butach, Paulina nałożyła podkład na moją twarz. Pytanie o korektor. Czy korektor nakładamy przed podkładem, czy po nałożeniu podkładu? Są dwie szkoły. Jedna mówi, że nakładamy przed, druga mówi, że nakładamy po. Mhm. To tak naprawdę już zależy od nas. Ja uważam, że korektor powinniśmy nałożyć dopiero wtedy, kiedy podkład nam nie pokryje pewnych niedoskonałości. W takim razie my pokrywamy moje niedoskonałości, a głos oddaję Agnieszce. Natomiast sama mam pytanie do Ani. Ani, chodzi takie przeświadczenie, że to Włosi tworzą najlepsze kopyta. Ile w tym prawdy? No Włosi mają za sobą wieloletnią tradycję, jeśli chodzi w ogóle o pojęcia estetyczne. Ciągnie się to za nimi od starożytnego Rzymu. Powiem tak, ponieważ reprezentuję polskie marki obuwnicze, to chodzi takie przeświadczenie. Mogę pochwalić się osiągnięciami polskich firm, które temu przeczą. Natomiast rzeczywiście z racji tego, że Włosi mają pewne poczucie estetyczne i w Polsce jakby są na swój sposób hołubieni, no, to wracamy do punktu wyjścia mojej wypowiedzi, czyli chodzi takie przeświadczenie. Czyli tylko przeświadczenie. Aniu, powiedz, odpowiedz mi na jedno bardzo proste pytanie. Kiedy kupować buty? To znaczy, chodzi mi, czy rano, po południu, czy wieczorem, bo te nasze stopy też różnie wyglądają. Kiedy najlepiej kupować i jakie buty? Czy zimowe, czy... Właśnie? Idealnie byłoby kupować rano, w południe i wieczorem, ale niewiele kobiet. I bardzo dobrze, że przy takiej wersji zostaniemy. Ja zostaję. Ja
Zdecydowanie tak, ja jestem genetycznie obciążona miłością do butów i póki co mogę pozwalać sobie na te ekstrawagancje. Niewiele kobiet w Polsce może. Życzymy Ci, żebyś mogła na to cały czas, natomiast dodać nam jednym szarym... Myślę, że jednak powinnyśmy kupować buty w środku dnia, kiedy ta stopa jeszcze nie jest bardzo obciążona, ale nie obciążona maksymalnie. Przy znajomości tych wszystkich przywilejów mierzenia stopy, czyli długości, objętości, pamiętając o tym, że buty ze skóry, z naturalnej skóry mają te tendencje, że się rozbijają, że można je wręcz rozbić, bo są specjalne preparaty, które po wtrysknięciu do buta powodują, że on się dopasowuje do stopy. To są tak zwane ekspandery. I wiele kobiet cierpi i chodzi w tych butach i te buty je ocierają i to jest tak zwany ten przywilej pierwszego wyjścia. Jest to zupełnie niepotrzebne. Jest w tej chwili taka ilość środków do butów komfortowych dla naszych stóp, że tylko sięgnąć do internetu po jakąś konkretną wiedzę i naprawdę można kupić piękne buty, które nigdy nas nie otrą, nawet nas nie ufarbują, bo jest też taki środek. I korzystać z tego z przywilejem po prostu chodzenia w pięknych butach. Czasami jest tak, że kupujemy buty, właściwie mnie to zawsze bardzo, bardzo dziwiło. Wchodzę do sklepu, szukam swojego rozmiaru, przymierzam, przechodzę dwa kroki, pasują, nic mi nie obciera. Potem przynoszę je do domu, zakładam na cały dzień i okazuje się, że albo mnie łapie skurcz, albo mi jest niewygodnie. Co mamy zrobić w takich wypadkach? Jak kupować dobrze buty? Powiedz nam, no. No przede wszystkim powinnyśmy kupować buty takie, które lubimy, więc nie można, jeśli ktoś nigdy nie chodził na wysokich obcasach, to nie powinien z dnia na dzień z balerin przeskoczyć nagle na chodzenie w szpilkach 12-centymetrowych, jakie choćby stoją tutaj przed nami. W ogóle nami. Piękne buty przyniosłeś ze sobą. Ja tutaj mam nadzieję, że się nie odepnę. Dobra. Model. Tak, model marki Nessie, a modele się prezentuje tak. W tą stronę, nie tak, od tak, zamka. Tak, ale patrzę, żeby było na jasnym tle, wiesz? O. A bardzo proszę. No. Piękne, klasyczne botki marki Nessie, całe ze skóry, pięknie dopasowujące się do stopy. Więc tak jak powiedziałam, jeśli ktoś na co dzień pół życia nosił buty płaskie, nie powinien po prostu z dnia na dzień robić takiego szoku dla stopy. Bo to się wiąże też z postawą, z dostosowaniem kręgosłupa do pewnych wysokości. Sugerowałabym, jeśli ktoś zamierza porzucić płaskie buty, albo przynajmniej spróbować w butach wysokich, od takich obcasów typu 5 cm, jak mamy w tych kozakach, bo to nie jest takim szokiem dla kręgosłupa. Tak naprawdę wygodne chodzenie w butach opiera się na kręgosłupie, który dźwiga nasz organizm. I to, jak but jest wyważony, też wpływa na nasz kręgosłup, więc ten dyskomfort spowodowany źle dobranym obuwiem do sytuacji, do danego momentu, tak naprawdę generuje się w naszym kręgosłupie. I to, co zawsze mówimy jakby przy obuwiu dziecięcym, tak, że but jest bardzo ważny, że pięta, że wyprofilowana podeszwa, że odpowiednie proporcje, to wszystko tak naprawdę przekłada się też na buty u osób dorosłych, a zwłaszcza na buty damskie, no bo mężczyźni nie noszą szpilek, kobiety je uwielbiają, bo jakiś tam projektant je cudnie wylansował, zresztą z korzyścią dla naszych sylwetek w sensie wizualnym. Natomiast no, są buty, które pięknie wyglądają, ale pozostają wciąż, ja to nazywam tak zawodowo, urządzeniem do chodzenia. Czyli są to buty, w których można stanąć i pięknie wyglądać do zdjęcia. Jest cała masa takich butów i to jest wszystko, co ja bym w takich butach zrobiła. Lady Gaga nauczyła się już parę razy, wywracając się dość spektakularnie nad tym, tego, że właśnie niektóre buty są tylko do stania i pozowania. Natomiast my zajmujemy się butami takimi, które można też nosić. I może powiemy przez chwilę o modzie na jesień i zimę, bo wiem właśnie, że dość, że szpilki cały czas modne, ale też modne szerokie obcasy, takie klockowate, prawda, są. Tak, tak. Tak zapytałam, są. Znaczy jakby zaskakujące poniekąd i nie zaskakujące jest to, że tak otwarcie wkroczył na i na dywany, i na salony, i wręcz na ulicę look militarny. I w
tym pojęciu naprawdę to jest po prostu worek bez dna. Mieszczą się i oficerki, i kozaki takie właśnie w stylu lat 60. a la Twiggy, jak przyniosłam, w kolorze kamelu. No, jest to po prostu pojęcie bardzo, bardzo miejskie, nam tym bardziej bliskie, bo kolekcja marki Nessie jest reklamowana jako urban style, także to w ogóle te modele się mieszczą. Myślę, że przede wszystkim kupując buty zimowe, bo to też jakby jest to jest obuwie specjalnej troski, mhm. tak? Te wszystkie zaspy, sypanie solą, rozmoknięte podłoże, to powoduje, że musimy mieć buty bardzo komfortowe. Szpilki jasne, bo w tym wyglądamy najpiękniej, najszczuplej, jesteśmy najbardziej seksowne. I na czerwony dywan. A na co dzień taki obcas 5-centymetrowy, który jest gruby i jest bardzo modny, stabilnie trzyma nas, naszą figurę podłoża, dobre przyciąganie, wygodny, a jednocześnie nie całkiem płaski. Czyli ta sylwetka jest jakby taka uwysmuklona, zwężona, jak ktoś lubi. Nie wszyscy potrzebują, ale kobiety generalnie mają takie pojęcie o sobie, że są za, tak? To taki but jest idealny. Ja mam zawsze bardzo zimą pojęcie praktyczne, o którym powiem za chwilę, bo tutaj znaki dymne już przesyła mi Monika. Moniko, co u ciebie widać? Ach, te kobiety rozgadały. Jak się rozgadały? Jak nie o torebkach, to o butach? A my chciałbyśmy kilka słów tutaj wprowadzić na temat naszego makijażu dzisiaj biznesowego. Mówiłaś, że w takim makijażu ważne są oczy, tak? No ja przyznam szczerze, że sama jestem uzależniona od kreski, tylko zanim narysuję sobie tą idealną kreskę, równą, to muszę trochę poćwiczyć. Znasz jakiś sposób na idealną kreskę, jak powinnyśmy ją malować? Ćwiczyć, przede wszystkim ćwiczyć. Na początek najłatwiej jest namalować sobie kontur kreski kredką. Ewentualnie go troszeczkę rozmazać czy patyczkiem do uszu, czy specjalną gąbeczką. I potem dopiero na ten szkic nałożyć liner. No właśnie, a propos eyelinerów. Wodoodporny czy wystarczy zwykły, klasyczny? Zależy od okazji. Mam jeszcze pytanie a propos tuszu do rzęs, bo bardzo często te rzęsy są sklejone. Czy jest na to jakiś sposób również, Paulinko? Tak, przede wszystkim dobry tusz, który się nie lepi. Zazwyczaj nowe tusze mają to do siebie, że strasznie się ciągną, więc najlepiej otworzyć, odstawić na kilka dni, żeby on odzyskał dobrą konsystencję i dopiero zacząć używać. Ale bardzo dobrym sposobem jest po prostu wyczesanie rzęs po wytuszowaniu suchą szczoteczką. I zdecydowanie na taką pogodę, jaka panuje dzisiaj, wodoodporny. W takim razie my malujemy moje rzęsy wodoodpornym tuszem. Oddaję głos do Agnieszki. Dziękuję. Mam nadzieję, że następnym razem dobrze zauważę twoje znaki. Natomiast Aniu, powiedz, płaskie buty na zimę, na naprawdę ogromne mrozy i bardzo ślisko. Z protektorem. Możemy też nosić takie? Dobrze. Tak, z protektorem. Jest cała masa modeli właśnie mieszczących się w tym militarnym looku, które mają grubszą podeszwę i protektor, który znakomicie trzyma nas przy chodniku, więc oferta na rynku jest przeogromna. I niekoniecznie trzeba wydać na nią majątek. Ja jestem zwolenniczką od jakiegoś czasu polskich marek, zresztą jedną z nich reprezentuję. I było pytanie o Włochów, więc jasne tak, ale absolutnie nie na tą ciężką polską zimę i tak, nie na polskie chodniki. Powiedz, co myślisz o paniach, które w trzaskającym mrozie w styczniu lub lutym stoją na przystankach autobusowych, w budkach no, nieocieplanych, na wysokim obcasie, całe piękne czerwone na buziach i myślą, że co? Ja osobiście myślę, że jest im bardzo zimno, ponieważ jestem już osobą w tak zwanym wieku stosownym, albo dojrzałym, jak niektórzy wolą, to mogę tylko przypuszczać, co będzie się działo z organizmem tych pań za lat ileś tam. I generalnie to chyba zawsze gdzieś tam z tyłu głowy taka nutka współczucia, tak? Bo ja bardzo lubię modę, zresztą jakby żyję z mody, mam ten przywilej, że pracuję w modzie,
Ale jednak zawsze sobie myślę, że zabawa modą polega też na tym, żeby nam było komfortowo, więc nigdy w życiu nie poświęciłabym swojego organizmu na wystawienie się na przystanku w 20-stopniowym mrozie. Za bardzo lubię siebie, ale to należałoby chyba zapytać takie osoby, jak one siebie postrzegają. Dla mnie jest to po prostu, delikatnie mówiąc, niezdrowe. 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 I fizycznie, i nie tylko fizycznie. Estetycznie, no to każdy ma swój gust. Mnie się też nie podoba, ale tak jak mówię, o gustach się nie dyskutuje, tak? Więc... Natomiast my, jako mądre kobiety, w wieku stosownym, wygodne buty, tak, i ciepłe, stosowne ubrania. I stosowne ubrania, bo później lekarze od nerek i nie tylko od stawów zarabiają krocie. I kolejki są straszne też do lekarzy podobno. A wizyta trwa 5 minut. Albo 3 nawet czasami. Być może. Powiedz mi, Aniu, i naszym widzkom, ponieważ zostały nam 2 minutki do końca tego wejścia, czy koło butów się chodzi? Czy masz tak, że wchodząc do sklepu, któreś buty, mówiąc przenośni, mówią do ciebie i możesz oglądać... Buty mówią się... do mnie. Ja mam 300 par butów, w związku z czym... Ile? 300. Dobrze. Muszę Państwu powiedzieć taką anegdotę. Ja jestem rodowitą wrocławianką i nie tak dawno jakby... Zostałam przymuszona do przeprowadzki do Warszawy i głównym kryterium przy poszukiwaniu mieszkania była garderoba na buty. Udało się takie znaleźć. Buty mówią do mnie i ja czasami się opieram tym butom i myślę tak, Jezu, po co ci te buty, po co ci kolejna para, masz podobne. No i to zazwyczaj jest tak, że ten diabełek z aniołkiem tak sobie mówią. Ostatnio udało mi się... Przez jeden dzień nie kupić różowych, zamszowych szpilek. Przez jeden dzień. A no, polujesz na przeceny? Nie. Nie poluję. Nie sprawia ci to przyjemności? Nie, w ogóle nie mam na to czasu i generalnie... A gdybyś miała czas? Ja uważam, że to jest w ogóle bardzo mądre kupowanie, dlatego że ja jestem w ogóle zwolenniczką stylu klasycznego i tak jak już mówiłam, jestem w tym wieku, że nie muszę się przebierać co sezon, tudzież co pół sezonu. Bardzo mi się podoba to, że na rynku są takie... Przeceny międzysezonowe. Możemy jeszcze dołożyć minutkę. Ale ja nie mam takiej potrzeby, natomiast mam 2 dorosłe córki i bardzo się cieszę, jak one coś kupują na przecenie. Ach, rozumiem. Bardzo. Mi sprawia to dziką radość, natomiast zobaczmy jeszcze, co się dzieje u Moniki. To już ostatnie wejście i Moniko, będę cię prosiła o zaproszenie na przerwę później. Szybciutko, zanim zaproszę na przerwę, makijaż już skończony, prawda? Tak jest. Nałożyłaś róż na policzki i od razu przyszło mi pytanie, bo nie wiem, dziewczyny, czy pamiętacie taką scenę z Bridget Jones, gdzie została zaproszona przez swojego partnera na jakąś służbową kolację, nie miała czasu na makijaż, wleciała szybko do toalety, zaczęła się pudrować i okazało się, że... I pomyliła cień z różem. Dokładnie tak, za dużo nałożyła na te policzki, wyglądała niczym klaun z cyrku. Paulino, sposób na to, bo nam też zdarza się za dużo tego różu nałożyć. Czy da się jakoś go sypać z naszej twarzy? Znaczy najprościej jest po prostu wziąć suchy wacik i zetrzeć nadmiar. Prawda jest taka, że róż to jest pierwsza rzecz, która jakby ginie na twarzy, więc nawet jeżeli założymy go na mocno, to nie ma się co przejmować, bo za 2 godziny on będzie wyglądać już dużo bardziej naturalnie niż na początku. Na szczęście jesteś profesjonalistką, więc nadmiaru na mojej twarzy nie ma, czy też różu, czy też podkładu. Natomiast ja zapraszam teraz szybciutko na przerwę, a po przerwie zapytam Anię, jak pielęgnujemy buty. Zapraszam na przerwę.